Już wkrótce lubiński magistrat ma zamiar przystąpić do sporządzania koncepcji centrum. Chcemy, aby powstało w Lubinie takie jedno centrum obsługi mieszkańca, łącznie z tymi okienkami, które są teraz w powiecie i najlepiej łącznie z tymi, które są teraz w Urzędzie Gminy Wiejskiej na Łokietkach. Jak dodaje rzecznik, usytuowanie wszystkich wydziałów Starostwa Miasta i Gminy w jednym budynku pozytywnie wpłynie na organizację pracy urzędów, co z kolei spowoduje usprawnienie obsługi mieszkańców. Nie wpłynęła do nas oficjalna propozycja Urzędu Miejskiego w tej sprawie, dlatego trudno nam się odnieść do tej propozycji. Jeśli taka się pojawi, na pewno ją rozważymy i odniesiemy się do niej. Pomysł scentralizowania w jednym miejscu urzędników miasta, starostwa i gminy nie jest nowy. Nie jest to jeszcze wiadomo gdzie, natomiast chcielibyśmy, aby było to miejsce z jakimś dużym parkingiem, tak aby skończyły się problemy z parkowaniem mieszkańców, którzy załatwiają sprawy jakiekolwiek urzędowe. No pamiętajmy, że po reformie oświaty zwalniają nam się niektóre budynki szkolne, jest to również opcja. Dzięki takiemu rozwiązaniu udałoby się wszystkie wydziały magistratu zlokalizować w jednym miejscu. Jedynie prezydent będzie urzędować w odrestaurowanym ratuszu. Chyba tak nie bardzo, no bo za dużo ludzi byłoby wtedy. Taki tłok byłby. Myślę, że tak. Chyba dobry pomysł. No wszystko będzie od razu na miejscu. No szybciej to wszystko jakoś będzie szło. Czy to nie będzie taki ruski kuchor? Myślę, że tak. Wszystkie sprawy załatwia się w jednym miejscu. Na pewno to ułatwi życie mieszkańcom. Celem takiego rozwiązania jest, aby mieszkaniec miasta, powiatu czy gminy załatwił w jednym miejscu wszystko, czego potrzebuje. Od uzyskania pozwolenia na budowę, przez wydanie prawa jazdy, po odbiór dowodu osobistego.